Witam noworocznie, politolog, szef Fundacji Batorego Aleksander Smolar w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polski imigrant staje się właśnie w Anglii chłopcem do bicia? Wie pan, często obcy, jakkolwiek by się ich zdefiniowało, w różnych kontekstach różnie się definiuje, są często chłopcami do bicia w trudnej sytuacji. Trudna sytuacja obecnie to jest przede wszystkim okres przedwyborczy do wyborów europejskich i poczucie zagrożenia partii Camerona, konserwatystów, ze strony na partii nacjonalistycznej, bardziej na prawo, która zdobywa silne poparcie. Cameron mówi, otwarcie rynku pracy dla Polaków było karygodnym niedopatrzeniem, wielkim błędem, narzeka na pobieranie zasiłków na dzieci. Ta wojna jest potrzebna w celach wyborczych? Ona jest bardzo niebezpieczna, jest bardzo szkodliwa. Mogę tyle powiedzieć, że on uważa, że jest potrzebna, ale to wynika z tego, co robi po prostu. Ale prawda? Niebezpieczna również dla tych naszych rodaków, którzy tam na wyspach są? Ja myślę, że nie. No tyle, że to może popsuć oczywiście atmosferę, w jakiej oni żyją i to jest oczywiście nieprzyjemnie. Z jednej strony mieć do czynienia z otwartym społeczeństwem, gdzie poza rzadkimi przypadkami jesteśmy przyjmowalni bardzo przychylnie, a to oczywiście może wzmocnić takie ksenofobiczne pewne reakcje, chociaż jak na razie nic na to nie wskazuje. Więc mi się wydaje, że to może być czysta retoryka, do której należy przywiązywać wagę, bo to wpływa na atmosferę w całej Europie. Ale uważa pan, że to może zaowocować też jakimiś obostrzeniami, cięciami, ograniczeniami dla Polaków na wyspach? Ja myślę, że dla starych emigrantów, dla tych, którzy tam pracują, ja nie sądzę. Natomiast oczywiście to może zaostrzyć przepisy, jeżeli chodzi o nowo przybyłych. Czy może być tak, że zamkną granice trochę dla Polaków? To nie, to znaczy to było podważeniem reguł otwartego rynku, a Wielka Brytania była wielkim rzecznikiem wolnego rynku, prawda? Więc to by był cios w serce elektoratu partii konserwatywnej. To by było bardzo niebezpieczne posunięcie, nie mówiąc o tym, że to mogłoby oczywiście pociągnąć za sobą podobne reakcje w innych krajach i do pewnego pogłębienia procesów rozkładowych w Unii Europejskiej. Czyli uważa pan, że więcej w tym retoryki niż potencjalnych faktów? Ja uważam, że to jest świadectwo czasu wzmacniania się skrajnych partii populistycznych i to jest próba reakcji poprzez wyjęcie populistom ich języka, ale to jest bardzo niebezpieczne, jak zaczynamy posługiwać się zarazkami po to, żeby się uodpornić na nie. Często skutek może być wręcz przeciwnie, głęboka choroba i to jest bardzo niebezpieczne, to co mówi Cameron. W polskiej polityce ten rok prawdę nam powie? No każdy rok nam mówi prawdę i każdy rok jest rokiem przejściowym między starym a nowym rokiem. Dwa ostatnie lata to były lata praktycznie bez wyborów, a teraz wybory europejskie, potem wybory samorządowe. Będziemy po nich wiedzieli, jaki jest rozkład sił politycznych, czy to tylko rozgrzewka? Znaczy, wie pan, to są ważne wybory. Wybory europejskie być może w skali europejskiej będą ważniejsze niż w Polsce. W Polsce ja myślę, że ciągle my mało myślimy w ramach całej Europy. Myślimy o Polsce i polskich interesach. Natomiast oczywiście później wybory lokalne, to będzie bardzo ważny element i on może pokazać nam, czy Platforma Obywatelska wychodzi ze swojej choroby, w którą pogrąża się coraz bardziej, zwłaszcza ostatni rok, właśnie to gorszące sceny tego procesu wyborczego, którym wewnętrznego, prawda, tym metabolizmem Platformy, którym premier był zajęty, prawda, wydawało się, że bardziej zajmuje się walką z Gowinem i ze Schetyną niż interesami Polski. Czyli choroba Platformy to choroba zaangażowania w wewnętrzne sprawy i niewidzenia tego, co dzieje się dookoła? Nie tylko, no wyraźnego rozczarowania społeczeństwem, również z poczuciem pewnego trwogi, niepokoju, zresztą słabo uzasadnionego w związku z pogorszeniem koniunktury. Jak widzimy, Polska wychodzi na prostą i jak wydaje się, Polska nie jest zagrożona. Ale faktem jest, że to się odbiło bardzo na notowaniach i premiera, i rządu, i całej Platformy. Więc zobaczymy w tych wyborach właśnie lokalnych, czy te tysiące osób Platformy, które mają posady, tak powiem, czy oni je stracą, bo to może zmienić dynamikę w samej też Platformie. Bo dzisiaj premier zdaje się sugerować, że wstępuje w niego jakaś nowa energia, nowy plan, nowy rzecznik prasowy dzisiaj ma zostać powołany. Coś z tego będzie? To zobaczymy. Jak na razie, powiedzmy, te ostatnie etapy tej ofensywy, zmiany w rządzie, prawda, dwa wystąpienia premiera Tuska, które o przyszłości miały mówić, one były bardzo rozczarowujące i zostały kompletnie już zapomniane, co nawet jest zaskakujące. Czy teraz kolejna dawka
żeby pokazać, że my wiemy, o co nam chodzi i wiemy, o co chodzi w tej staraniach o lepszy los Polski i bardziej bezpieczny. Ja obawiam się, że poprzednie kroki premiera uodporniły społeczeństwa i zwiększyły dawkę obojętności na jego słowo. To jest bardzo dla niego niebezpieczne, że ludzie przestaną słuchać premiera. Czy powiedziałby pan, że choroba się raczej pogłębia niż pacjent zdrowieje? Nie, tego bym nie powiedział. Jeżeli chodzi o polskie, tak zwane, jak Anglicy mówią, fundamentals, fundamentalne cechy sytuacji, to one są raczej dobre w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Nasza koniunktura poprawia się i w przyszłym roku powinniśmy już dostrzec to, prawda? Ale równocześnie w sferze polityce są pewne objawy pogłębiającego się rozkładu, zresztą nie tylko w Platformie. I to jest niepokojące. A są też objawy pogłębiającego się rowu między prezydentem a premierem? No, niewątpliwie widzieliśmy w związku ze sprawą OFE przede wszystkim i w ogóle oceną ze strony prezydenta, bardzo interesującą, oceną o antyreformatorskich nastrojach w klasie politycznej, ale z wyraźnym wskazaniem Platformy jako głównej odpowiedzialnej w jakimś sensie. Brzmiało to trochę jak pogrożenie palcem Tuskowi. No w każdym razie wyraźne powiedzenie, że ja oceniam zupełnie inaczej. Jak wy nawet mówicie, że OFE to jest reforma, to jest żart, to jest manipulowanie słowami. To nie jest reforma, to jest demontaż reformy. Być może ona miała słabe elementy. I premier, i prezydent wyraźnie powiedział, że nie ma tu ducha woli zmiany, wtedy kiedy zmiany są potrzebne, bo świat chociażby się zmienia i Polska, jeżeli chce rzeczywiście pójść do przodu sprintem, prawda, to powinna się zmieniać. Ale chciałoby się zapytać, panie prezydencie, no jeśli nie ma partii reform, to niech pan stworzy partię reform. No wie pan, jeden dziennikarz coś takiego napisał, ale prezydent powinien łączyć wszystkich Polaków. Tworzenie partii jest dzieleniem. Partia, nazwa wywodzi się od trzęści, jest dzieleniem. To nie jest zadanie prezydenta i zresztą w swojej biografii Bronisław Komorowski nigdy nie był ani ideologiem, ani przywódcą partyjnym. To nie jest jego rola. Ale uważa pan, że po sprawie OFE Bronisław Komorowski może czuć się oszukany, czy czuć się zawiedziony postawą Platformy i Tuska? No myślę, że nie, bo prezydent od dawno wiedział, jeżeli się przyjrzy jego wystąpieniu. Ale jakaś zadra pozostała? No ja myślę, że tak, że to jest moment takiego dość istotnego pogorszenia oceny sytuacji. Osobiście to ja nie wiem, jakie są stosunki między prezydentem i premierem. To nie jest zresztą najważniejsze. Natomiast prezydent od początku, kiedy był wybrany, on wyraźnie mówił o konieczności przyspieszenia reform. To znaczy prezydent dawał do zrozumienia, chociaż możliwości oddziaływania były ograniczone. Być może byłyby poważniejsze, gdyby wystąpił i powiedział otwarcie, że uważam, że Polska nie powinna tracić czasu, bo to jest najcenniejszy czas, jaki w tej chwili przeżywamy dzięki środkom unijnym, dzięki temu, że ciągle jest liczne pokolenie na rynku pracy w sytuacji zapaści demograficznej. Ale rozumiem, że panowie Komorowski i Tusk, i prezydent, i premier są skazani na wspólną drogę i wspólny marsz. No to jest taka logika instytucji. Mieliśmy w przyszłości gorszące sytuacje ostrych konfliktów między prezydentem i premierem, ale to było raczej objawy patologiczne życia politycznego. Zarówno Bronisław Komorowski, jak i Donald Tusk są ludźmi tej klasy, że ja bym tu wykluczał jakiś poważniejszy kryzys spowodowany konfliktem dwóch osób. Aleksander Smolar, dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.